PlayStation Portal zostało złamane, no i teraz możecie na nim odpalać sobie dowolne gierki. O co tutaj dokładnie chodzi, powiem wam w dzisiejszym materiale. Prócz tego pogadamy sobie jeszcze o PlayStation 5 Slim z poważną wadą fabryczną. Doszło do kolejnego dużego wycieku Wolverina. Pogadamy sobie o strasznie gównianie wyglądającym Souls-like'u z Włoch, który na trailerze maluje się na całkim spoko. Będzie o dużej nadchodzącej grze Crazy Driver, jak i o brutalnie szczerej rozmowie twórców z fanami na temat Need for Speed'a. W ogóle zastanawiałem się ostatnio, czy ilość komentarzy i łapek w górę wpływa jakkolwiek na money RPM tego filmu, czy tam CPM-y. No bo z takiego logicznego punktu widzenia, jeżeli reklamodawca widzi, że jest społeczność bardziej zaangażowana, to wtedy więcej może zainwestować w reklamy, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że to klikną. Tak się tylko zastanawiam. Jeśli możecie, przetestujmy to dzisiaj i zostawcie jakiś komentarz, zostawcie jakiegoś lajka i idziemy z materiałem. PlayStation 5 Portal to konsola, która nie do końca wiadomo, dlaczego się pojawiła. No bo nie jest to ani handheld, na którym można spokojnie odpalać sobie inne gierki. Nie ma tam żadnych, nie wiem, Zeld, które można grać. Nie ma tam żadnego połączenia z biblioteką PlayStation bez konsoli PlayStation 5. Do grania na konsoli PlayStation Portal potrzebujemy włączonej konsoli PS5, na której za pomocą Remote Play'a, za pomocą streamingu możemy sobie ogrywać gry. Dla mnie chociażby ma to znikome zastosowanie, no bo ja jak i tak chcę sobie pograć na PlayStation 5, no to siadam na kanapie albo się legam, a portal służyłby mi w chacie chyba tylko i wyłącznie do grania na kiblu. Jednak jakieś tam zainteresowanie ten portal zebrał. Może nie jakieś ogromne, ale coś tam się o nim mówiło i w każdym razie doszło do pewnego ważnego momentu w historii konsoli. Mianowicie jej zabezpieczenia zostały złamane i teraz będzie można używać emulacji do grania na stricte konsoli, bez żadnej dodatkowej pomocy streamingowania. Dokonał tego niejaki Andy Nguyen, jeżeli dobrze czytam jego imię, i udało mu się uruchomić emulator PS5 o nazwie PPSSPP dla PlayStation Portala. Są to działania nielegalne, Sony jeszcze nie odniosło się do zaistniałej sytuacji, nie wydali żadnego ogłoszenia, ale z drugiej strony zastanawia mnie to, czy Sony przypadkiem przez to całe złamanie nie zdecyduje się w końcu na wyprodukowanie jakiegoś handhelda z krwi i kości, to znaczy konkurencji dla Nintendo Switcha, dla Steam Decka. Te konsole cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W PiS-u cały czas Steam Decki się sprzedają. Nintendo to chyba najlepiej sprzedawana konsola praktycznie w historii. Niezainwestowanie Sony w ten rynek wydaje się dla mnie trochę dziwne. Chociaż z trzeciej znowu strony, no to fajnie jakby Sony w końcu zainwestowało w jakieś gry dla PlayStation. No bo mamy PlayStation 5, a nie ma w co grać. Zostańmy sobie jeszcze właśnie przy Sony, ponieważ doszło do kolejnego wycieku od Insomniac Games. Mianowicie dotyczy on gry Wolverine. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w grudniu miał miejsce naprawdę duży wyciek danych. Wyciekły plany, wyciekły pliki, wyciekły gotowe do grania buildy gier, wyciekły ilość sprzedanej kopii. Szczerze o tym mówiłem wam w tym odcinku, ale żeby tak stracić wątek Wolverina, no to dostaliśmy kilka scenek pokazujących parkour, pokazujących walkę, jakiś tam pierwotny movement naszego głównego bohatera. Wtedy dostaliśmy informację, że gra zadebiutuje w jesieni 2026, ale pamiętajcie, takie plany na datę premiery się szybko zmieniają, więc nie ma co do niej się tak przywiązywać. W każdym razie, tym razem wyciekły aż 3 materiały przedstawiające kolejno gameplay, około 5-minutowe nagranie pokazujące, jak Wolverine używa pazurów do wspinania się po skalę. Pokazano trochę finisherów, pokazano trochę mechaniki walki, jak ona wygląda, czy jest tak brutalna, jak na początku była zajawiana. I rzeczywiście, no, bez przesady, ale coś tam krewka się leje, coś tam Wolverine potrafi czaszkę przebić swoimi ostrzami. Drugi film przedstawia chyba wczesną wersję zwiastunu. No i nie jest to nic szczególnego, po prostu zwiastun z niedokończonymi elementami gameplayowymi. Na końcu jednak jest coś najciekawszego, ponieważ jest to cinematic trailer. Śmiem przypuszczać, że wygenerowany na silniku gry. I powiem wam, że ta cutscenka wygląda, jakby była już praktycznie wykończona. Może kilka animacji pasowałoby tam dodać, wygładzić krawędzie czy coś w tym stylu, ale generalnie, jeżeli chodzi o stricte grafikę, stricte mimikę postaci, no to uważam, że stoi na całkiem wysokim poziomie. Jego akcja rozgrywa się w barze znanym z pierwszego zwiastuna. Mamy tam Wolverina gadającego z jakąś barmanką, babeczką, pewnie jakąś ważniejszą postacią dla uniwersum. Nie odchodzimy jeszcze od Sony, tak, dzisiaj dużo od Sony, ponieważ PlayStation 5 ma poważną wadę fabryczną. W sieci masowo zaczęły spływać zgłoszenia z problemami dotyczącymi PlayStation 5 Slim, czyli tej cięższej, czyli tego cieńszego nowego wydania konsoli od Japończyków. Większość tych zgłoszeń dotyczy jednego. Problem polega na wadliwym systemie chłodzenia, przez co konsole przegrzewają się podczas grania w gry bardziej wymagające, głównie ekskluzywy Sony. Dochodzą też głosy, że w niektórych przypadkach konsole przegrzewają się nawet podczas oglądania filmów lub korzystania z aplikacji. Ludzie skarżą się też chociażby na głośną, nietypową pracę wentylatora. Przyrównując ją do wentylatora z PlayStation 4 Pro. Co z tym dalej będzie? Nie wiadomo, Sony jeszcze nie wydało żadnego oświadczenia. Przeglądałem sobie dzisiaj internet w poszukiwaniu newsów, no i natknąłem się na trailer
nie mylić z gameplayem, trailer gry Entropia The Last Song. Do czytania trochę więcej, okazało się, że jest to włoski Souls-like, który mnie całkiem zaintrygował stylistyką, bo wygląda trochę jakby był mocno inspirowany mitologią rzymską, a wiecie, że ona ma dużo wspólnego z mitologią grecką, a ja lubię te klimaty, lubię właśnie te mitologie starożytne. Poczytałem trochę więcej i rzeczywiście okazało się, że gra będzie zawierała elementy włoskiego folkloru i w sumie wgłębiłem się nieco w temat, nie? I znalazłem gameplay. Niestety znalazłem gameplay, niestety albo stety, no bo przynajmniej wiem, z czym to się teraz je. Ten wygląda strasznie gównianie. You also wanted to ensure that underneath the weirdness... Zobaczcie sobie, on jest sprzed kilku miesięcy i nie widzę tam chyba żadnych pozytywów. No może te niektóre projekty przeciwników są ładne, ale to w sumie tyle, nie? Mechanicznie wygląda gorzej niż Mortal Shell, gorzej niż Immortals Unchained. Animacje są drewniane i zaczynają się w miejscach, w których nie powinny się zaczynać. Twórcy mówią, że używali do tego motion capture. Czy oni naprawdę, żeby stworzyć coś tak słabego, używali motion capture? Ja mam wrażenie, że trzeba też go dobrze użyć, nie? Że to nie wystarczy włączyć motion capture, nie wystarczy pobiegać sobie w kostiumach, ale też trzeba mieć jakąś podstawową wiedzę na temat wykorzystywania technologii, żeby jej dobrze użyć, no ale to nie wygląda, jakby była dobrze użyte. Strasznie rzuca się w oczy ten taki dziwny, nie wiem, taki tint, taki filtr, po prostu takie strasznie pomarańczowe oświetlenie. Świat jest kąpany w dziwnym, takim pomarańczowym właśnie filtrze, nie wiem, o co tu chodzi, ale na tym ujęciu woda jest pomarańczowa. Zauważcie, że woda jest pomarańczowa. Zieleń jest pomarańczowa. To wygląda jak zbita pomarańczowa papka. Sam movement i walka wygląda jakby miała naprawdę dużego input laga. Przeciwnicy praktycznie nie mają reakcji na damage. No i po prostu widząc ten gameplay, nie uważam, żeby cokolwiek do tej gry mogło przyciągać. Od razu ostrzegam, jeśli tutaj są jacyś fani Souls-like'ów, jeżeli tutaj są osoby, które wszystko co jest w gatunku Souls-like biorą i kupują, dajcie sobie trochę przestrzeni w przypadku Entori The Last Song. Poddajcie do tego z dystansem, no bo nie wydaje mi się, żeby to była dobra gra. Pogadamy sobie teraz o Crazy Driverze. To jest taka gra wideo wydana pierwotnie przez Sega w 1999 roku na automaty, później na różne konsole i platformy, w tym na Dreamcasta, PlayStation 2, GameCube'a. Charakteryzuje się szybkim tempem i prostym, ale wciągającym mechanizmem rozgrywki, który polega na prowadzeniu taksówki, jak sama nazwa wskazuje, po zatłoczonym mieście. Zbieranie pasażerów i dostarczaniu ich do wyznaczonych miejsc przed upływem czasu. Ludzie głównie zapamiętali Crazy Drivera przez niepowtarzalną estetykę i ścieżkę dźwiękową, która zawierała utwory popularnych zespołów punk rockowych i rockowych z lat 90., takich jak The Offspring i Bad Religion. Jakiś czas temu Sega dała krótką zajawkę, że pracują nad kolejną grą z serii. A teraz dostaliśmy informację, że nadchodzący Crazy Taxi zostanie zaprojektowany jako live service oferujący innowacyjny tryb przetrwania dla 100 graczy. No brzmi to jak Battle Royale. Będzie czerpać inspirację z popularnych gier takich jak Grand Theft Auto Online, Fortnite, starając się przyciągnąć graczy nowoczesnymi funkcjami i trybami rozgrywki. Czy w 2024 roku jest to takie innowacyjne? Nie powiedziałbym. Jak sami mówią, ten ruch jest częścią strategii Segi, mającej na celu dostosowanie się do zmieniającego się rynku gier i zainteresowań graczy. Kilka dni temu mówiliśmy wam o nowej odsłonie Need for Speed'a, która ma ukazać się jeszcze w 2024 roku. Ma za nią odpowiadać Criterion Games, ale dokładnie nie wiemy, jaka to będzie marka, jaka to będzie podseria, ale dostaliśmy bardzo ciekawe informacje na temat intrygującej rozmowy, która odbyła się kilka dni temu pomiędzy twórcami, czyli Criterion Games, a największymi, najwierniejszymi fanami i najbardziej zagorzałymi graczami. Jeden ze speedrunnerów Kuru HS postanowił zdradzić trochę rąbka tajemnicy, nie mógł mówić wszystkiego, no ale coś tam wygadał, bo on był na tym spotkaniu. Jego zdaniem 15 content creatorów przede wszystkim omawiało kierunek rozwoju serii i dzieliło się konkretnymi opiniami dotyczącymi poszczególnych elementów Need for Speed'a. Ważnym aspektem w tej rozmowie miała być również chęć pozbycia się Break to Drift i skupienie się na obsłudze bazującej na przyczepności, zwiększeniu nacisku na rozgrywkę multiplayer, zwiększeniu gatunków muzycznych oraz bardziej dogłębnej personalizacji. Jak ziomek twierdzi, rozmowa podobno była brutalnie szczera, a uczestnicy dokładnie opisali, czego nie chcą w następnym NFS-ie, a jakie funkcje są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. To tyle na dzisiaj, słyszymy się jutro i cześć!